Kamila Stocha w pierwszej serii 227,5, bardzo wysoko oceniony po 19,5 punktu. Skok Polaka i Austriak tylko 220,5 metra i oceny tylko 1,19, 2,19, pozostałe 18,5. Zapamiętamy, jak to się fatalnie dla nas zaczęło podczas tego dzisiejszego konkursu. Po pierwszej grupie byliśmy dopiero na 6. miejscu i potem mozolnie, powoli odrabialiśmy straty po to, by w tej chwili bronić 3. miejsca na podium. Rozpoczynamy ostatnią grupę, oczywiście odwrócona kolejność zajmowanych miejsc. Kończyć będzie Andreas Stiernen, przed nim będzie skakał Andreas Wellinger, a przed Wellingerem Kamil Stoch. Rozpoczyna Roman Kołdelka. A przed Stochem jego największy rywal tegoroczny, Stefan Kraft. Także będzie dobry lot Romana Kołdelki. Ta ważna informacja, to jest 6. w tym sezonie konkurs drużynowy i biało-czerwoni są jedyną reprezentacją, która we wszystkich dotychczasowych konkursach stawała na podium. Mówiliśmy o tym, dwukrotnie wygrywaliśmy w Klingenthal i Willingen, dwukrotnie byliśmy na 2. miejscu w Zakopanem i w Wikersund i to 1/3 miejsce w Oslo, gdzie przegraliśmy z Austriakami i z Niemcami. 209,5 metra Romana Kołdelki. Poza tym aż 10-krotnie w Pucharach Świata byliśmy najlepszą drużyną, biorąc sumę punktów z występów poszczególnych zawodników i to dało ten znakomity efekt w postaci wysokiego miejsca Polaków. A przecież w przeszłości bywało z tym różnie. W 2011 roku zajęliśmy wprawdzie 3. miejsce, 84 punkty przed Niemcami, ale już rok później 6. wygrali Austriacy. W 2013 Norwegowie byli najlepsi, 5. miejsce. W 2014 znowu Austriacy najlepsi, my 4. W 15. 6. miejsce, Niemcy najlepsi. I w zeszłym Norwegia i my na miejscu 6. Kolosalny postęp. A teraz wszystko wskazuje na to, że Kevin Bickner kończy pięknym lotem. Tak, w pięknym stylu start Amerykanów w konkursie drużynowym. 227,5 metra podczas pierwszego swojego skoku. Myślę, podobna odległość w serii finałowej. 2,5 metra bliżej, 225. Ale to jest ciekawe, bo jednak ten upadek przy skoku na 234,5 metra, ten rekordowy był pierwszy, 244,5 metra, no musiał gdzieś się zakodować. To Thomas Morgenstern w swojej książce mówi o tym, że już po upadku na wielkiej mamuciej skoczni nie opuszcza strach zawodnika, pozostaje z nim, można go oswoić, można go polubić, można z nim próbować walczyć, ale zostaje na stałe. To jest tak kolosalne wrażenie jednak, kiedy się przy leceniu 200-kilkudziesięciu metrów pada, że nie wolno, nie można się od tego uwolnić. Ale też zupełnie inaczej odbierają zawodnicy upadek, który zaczyna się w powietrzu, zupełnie inaczej też, kiedy jest to po wylądowaniu. No ale wierzymy, że tutaj do końca nic złego nikomu się nie stanie. I Noriaki Kasai, Japończyk, 217,5 metra w pierwszej serii. Musiał wyskoczyć tutaj rekord tego obiektu, by Japończycy wyprzedzili Norwegów. Ale on skacze pięknie i skacze daleko. Noriaki Kasai znowu zachwyca. Brawo, brawo. Wykorzystał dobre warunki. Jednak fenomen, absolutny fenomen. 240 metrów. Z niczego, tak po prostu sobie ładnie przejechał do progu. Później przyjął postawę do lotu. Proszę zwrócić uwagę, jak doskonale kontroluje sylwetkę w locie. Minimalne ruchy rąk. Początkowo miał złożone wzdłuż tułowia, żeby nie było żadnego oporu po przebiciu się przez bóle. A później nad zeskokiem już każdy podmuch powietrza czuje. I wprawdzie lądowanie na dwie nogi, ale i tak zostało przez sędziów bardzo różnie ocenione. Od 18 do 19,5, właściwie od 17,5 do 19,5. Tak. Kacper Skrobot i Taku Takeuchi obserwowali skok Noriakiego Kasajego. 240 metrów. Wielki szacunek. Powtarzamy to za każdym razem, bowiem tylko i wyłącznie należy komplementować tego zawodnika. I pozostało 5 reprezentacji do końca. Peter Preutz, potem będziemy oglądać Stefana Krafta, Kamila Stocha, Andreasa Wellingera i kończyć wszystko będzie Andreas Stiernen. On tu wygrywał 3 ostatnie starty. W ogóle ma 4 wygrane w Planicy. Był dominującą postacią na tych fantastycznych skoczniach.
ale ten rok poza jednym zwycięstwem razem ex aequo z Maciejem Kotem w Sapporo nie przyniósł mu wielu pozytywnych momentów. Tyle, że może być zmęczony swoją karierą. Piękną. 3 lata się dobijał do tego, żeby wygrać Puchar Generalny. I to się stało jego udziałem, Kryształowa Kula w zeszłym sezonie. A teraz znowu na zakończenie ładny lot i dobrze. 225,5 w pierwszej serii. Teraz myślę niewiele dalej. 230. Tak. 226, pół metra dalej. No ale w nieco gorszych warunkach niż w pierwszej serii skakał Peter Preutz. Nie zmienia to jednak faktu, że z wielką przyjemnością patrzy się na tego zawodnika. W locie dojazd do samej, do progu, wyjście w powietrze, a potem ta piękna sylwetka w locie i to nienaganne lądowanie. Ale znajduje... wygrać 15, Sebastian, Pucharów Świata w zeszłym roku, 22 razy być na podium. Były te czasy, kiedy Nekenen wydawało się zrobił rzecz nieosiągalną dla nikogo w przyszłości. 10 wygranych z 21. Później miał podobny bilans Schmidt, Adam Małysz, 21 startów, 10, 11 wygranych. Pojawiał się Gregor Schlierenzauer, który nagle... Wcześniej jeszcze Ahonen, 12 zwycięstw. Morgenstern był także mocny, 13 zwycięstw Schlierenzauera i 15. Ale teraz popatrzmy i skoncentrujmy się na skoku Stefana Krafta. 17,9 punktu mieliśmy przewagi nad Austrią. I Stefan Kraft, 220,5 metra w pierwszej części. 16 razy na podium w tym sezonie. Daleko, ojej, ojej, gdzie on wylądował, Stefan Kraft? Ależ zawiesił teraz potwornie wysoko poprzeczkę Kamilowi Stochowi. 220,5, ale teraz jaka to będzie odległość? To może być nawet rekordowa. 250 to był 251 metrów, nowy rekord skoczni. Stefan Kraft. Tak jak Vikersund zabrał Johansenowi, który skoczył 252 metry, rekord skacząc 1,5 metra. Dzisiaj znowu odbiera rekord Johansenowi 251 metrów. Kapitalna próba. 220,5 miał tylko w pierwszej, ale jak widać on potrafi to, co straci na chwilę, odrobić za moment niepowtarzalną, genialną próbą lotu, która się skończyła rekordem 251 i to proszę zwrócić uwagę, z jakiej wysokości jeszcze. I no ale to tak jest podparty, nie, podparty. No tak się zastanawiam, właśnie podobnie jak Vikersund. Już przy pierwszym mieliśmy obiekcję w Vikersund, a tutaj chyba jednak bardziej. No to od sędziów po 16,5, 17 punktów, a więc oni tam żadnego podparcia nie widzieli, nie zaliczyli. 251 punktów oczywiście w tej chwili Austriacy prowadzą. Wielkie wyzwanie i napięcie nerwowe Kamila Stocha. Jest już na belce. No, zadanie będzie trudne. Zniżono jeszcze na dodatek do 8, z 9. A więc będzie miał Kamil na początku dodane punkty. 230 metrów. Ale trzeba tyle skoczyć. 230 metrów daleko, ale stać Kamila na to. Już jest w powietrzu, ma silny wiatr pod narty, bardzo silny, piękna, nienaganna sylwetka i... Jest, tak, po prostu pięknie to zrobił, leciutko, tak jak powinien zrobić dwukrotny mistrz olimpijski, mistrz świata i są jego partnerzy dzisiaj kapitalnie, Maciek Kot, 251,5, nowy rekord skoczni! 251,5! Piękny Kamil. Po prostu finał kapitalny, a więc przedsmak tego, co nas czeka jutro. Wszystkie plagi w powietrzu, ci co przyjechali, nie zawiedli się. Ten finał jest po prostu fascynujący, niebotyczny lot. Popatrzmy, wyjście z progu, ułożenie się do lotu, a później już tylko myślami sięgał horyzontu, bo to musi być horyzont dla skoczka, skoczyć 251 metrów. Vikersund to bardziej naturalne, 253,5 rekord Krafta, a teraz Kraft stracił rekord, który zabrał ponownie Johansenowi, a więc jest wysoko. I później moment, widać jeszcze decyzji, chyba nie, jeszcze moment, jeszcze pociągnę. Lądowanie wciśnięty bardzo mocno, no. Przeciągnął tam, patrzymy, po 16,5 punktu i 15. Czyli tak jak Kraftowi. Tak jak Kraftowi.
Tak, a podobnie do Krafta oceniony skok Kamila. Odjętych 19,9 punktów za wiatr, dodanych 8,8, ale to była mistrzowska, niewiarygodna próba i wyprzedzamy Austrię o 22,4 punktu. I jesteśmy na podium. Będziemy na podium w szóstym konkursie drużynowym w tym sezonie. Nie tylko będziemy na podium, ale w Pucharze Narodów wyprzedzamy Austrię, która była najgroźniejszym rywalem, która traciła do nas 226 punktów. Ponad 400 Niemcy, którzy będą teraz walczyć, jeszcze spróbują powalczyć z Norwegami. Niemcy, za moment Wellinger patrzy dokładnie, siódma platforma startowa w tej chwili, a więc jeszcze bardziej obniżony rozbieg dla Andreasa Wellingera. 251,5 metra. Dotknął tam Kamil Stoch ze skoku, ale myślę podobnie Stefan Kraft. Sędziowie ocenili to po 16,5 w jednym i w drugim przypadku. Czyli nie było not po 11. Nie było not po 11, po 12 punktów. Ale teraz czekamy, aż te warunki pozwolą zakończyć dzisiejszy konkurs. Pozostało dwóch zawodników, Andreas Wellinger i Andreas Stjernen. Piękna historia, jaka tworzyła się na naszych oczach. 250 metrów Roberta Johanssona, 251, potem Stefan Kraft i chwilę później odbiera rekord tego obiektu Austriakowi Kamil Stoch, 251,5 metra. Jaką on ma niewiarygodną wolę walki. Jak tylko usłyszał 241 po 240 w drugiej próbie Maciej Kot, to już było wystarczającym impulsem, żeby się zmobilizować. A później ten musiał dotrzeć do niego szum, wrzawa, że Kraft zrobił coś niezwykłego. Pewnie może nawet dostał taką informację, że mamy nowy rekord. I później sam odleciał jak szybowiec, który nie miał żadnych oporów do tego, by wylądować tam, gdzie jeszcze nikt nigdy na Velikance nie dotknął ziemi. Tylen Bartol, 2016 roku, 252, ale upadł. To nie był skok ustany. Natomiast Kamil Stoch, owszem, 251 i czekamy na wznowienie rywalizacji. No, Stefan Kraft, wydawało się, że dotknął tej krainy narciarskiej szczęśliwości, że znowu kolejny mamut, kolokwialnie mówiąc, skocznia do lotów narciarskich, padnie jego łupem. Tymczasem Kamil Stoch, tak jak na wielkiego mistrza przystało, wyrwał mu ten rekord obiektu. Siódma, cały czas platforma startowa. Patrzy Borek Stendard na wykresy wiatru, bowiem kręci niemiłosiernie w tej chwili wiatr, ale jest już Andy Wellinger. A przypomnijmy, skakał z ósmej niższej belki Kamil. Tę swoją próbę miał, a Kraft z dziewiątej. No i teraz ile trzeba? 232,5. To jest dla niego bułka z masłem. Jest naprawdę w wielkiej formie Wellinger i Niemiec bez problemu powinien zaliczyć tę próbę, jest wysoko, on też będzie spróbował sięgnąć tam, gdzie do tej pory jeszcze nikt nie sięgnął. I to jest... Tak, 240 metrów jest. Tak, to jest skok, który pozwala Niemcom wyprzedzić biało-czerwonych w ładnym stylu wykonanych. Będzie miał odjętych 20 punktów Andreas Wellinger. 240 metrów, dokładnie. 240 metrów Andreasa Wellingera. Dodanych 17,5 punktu za obniżony rozbieg, odjęte 23,5 za wiatr. Tak patrzę na noty od sędziów, dwóch sędziów 19, jeden 19,5, dwóch 18,5 punktu. Forma, jaką prezentuje Andreas Wellinger, jest imponująca na koniec tego sezonu. A zatem na razie Niemcy, ale pozostaje jeszcze Andreas Stjernen. No, wydaje się, że przypieczętować zwycięstwo Norwegów. Norwegowie niepokonani na skoczniach do lotów narciarskich. Niedawno Vikersund, Tande Johansson, Forfang, Stjernen nie mieli problemów. Teraz Johansson, Forfang, Van Amel i Stjernen również powinni sięgnąć po zwycięstwo w Planicy. Przewagę mieli punktową, ogromną nad rywalami. Wydaje się, że to jest formalność. 188,5 metra. Tylko tyle musi skoczyć Andreas Stjernen, by dzisiaj Norwegowie stanęli na najwyższym stopniu podium. Dorzuci na pewno parę metrów. Myślę, że tak. I w ten
sposób Norwegia wygrywa dzisiejszy konkurs. Stiernen 216,5. Ta wpadka w tej pierwszej serii teraz już nie miała miejsca. I jest to pięknie oceniony lot przez Andreasa Stiernena. Ale 227,5 metra. Norwegowie wygrywają. Niemcy są na drugim miejscu, ale dla nas bohaterami biało-czerwoni, którzy z szóstego miejsca po pierwszej grupie w pierwszej serii kończą dzisiejszy konkurs na podium, na trzecim miejscu z rekordem skoczni Kamila Stocha 251,5 metra. I dwoma fantastycznymi skokami Maćka Kota. Maćka Kota po 240 i 241 metrów. A rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, ta pogoń za kolejnym podium w Pucharze Świata z szóstego miejsca, piątego, tych różnic, które stawały się nagle wielkie, a później malały, była imponująca i przede wszystkim skuteczna. Ten zespół umie walczyć. To już jest grupa sportowców, którzy wiedzą, co chcą, wiedzą, jak to osiągnąć. W końcu mieli za sobą, jeszcze zanim zostali mistrzami świata w drużynie w Lahti, dwa brązowe medale, mistrzostw świata w Val di Fiemme i Falun. Świętują Norwegowie, ale my też świętujemy ten nasz sukces. Podium biało-czerwonych w dzisiejszym znakomitym konkursie. Także niesamowite emocje, walka do ostatniego skoku, może nie o zwycięstwo, ale o te miejsca na podium, o te punkty w klasyfikacji Pucharu Narodów. Jak wygląda to w tej chwili? No, jeszcze nie są te wszystkie punkty podliczone. Najważniejsza ta informacja taka, że powiększamy naszą przewagę nad Austrią o 50 kolejnych punktów, a więc mamy w tej chwili 276 punktów przewagi nad Austrią. To klasyfikacja dzisiejszego konkursu. Norwegia, Niemcy, Polska, Austria poza podium, Słowenia na piątym miejscu. No i to jest, myślę, też jakaś wielka gorzka pigułka gospodarzy, bowiem liczyli tutaj bardzo na tę czwórkę, która miała wylądować w dzisiejszym konkursie na podium. To momentalnie.